No przede wszystkim chcę Państwa serdecznie powitać na pierwszej konferencji przed wznowieniem na nowo tych rozgrywek w naszej ekstraklasie. Cieszymy się bardzo, że one ruszają, bo myślę, że to jest chyba najlepsza chwila, najlepszy moment i dla piłkarzy, i dla mediów, i dla kibiców. Kibice na pewno też są zniecierpliwieni, też chcą już oglądać mecze w naszej ekstraklasie, także witam serdecznie. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację Krakowi przed tym pierwszym meczem, to zawsze pierwszy mecz to jest wielka niewiadoma, bo to jest dłuższy okres przerwy, dłuższy okres bez meczów mistrzowskich, meczów o stawkę. Mecze kontrolne nigdy nie oddadzą tego, co oddaje mecz mistrzowski z wielu względów. Tam nie zawsze się gra tym wyjściowym, podstawowym składem, realizuje się różne inne aspekty, nie te, które się potem w konsekwencji realizuje w meczu mistrzowskim, sprawdza różne warianty. Także naszą formę, to jak się będziemy prezentować, na pewno zweryfikują pierwsze kolejki, myślę pierwsze dwa, trzy spotkania, one będą wtedy jak gdyby takie bardziej miarodajne i na jakiejś konferencji poprzedzającej kolejne spotkanie mistrzowskie coś więcej będę mógł powiedzieć. Natomiast po tym, co obserwowałem w okresie przygotowawczym i po tym, co obserwuję na dziś, jeżeli chodzi o zespół, to jestem zadowolony z tego, co myśmy zrobili, z tego całego okresu przygotowawczego, z tych dwóch zgrupowań, które mieliśmy w Uniejowie i w Turcji. Przepracowaliśmy je bardzo solidnie. Zrobiliśmy wszystko to, co mieliśmy zaplanowane zrobić. Zespół jest w mojej ocenie w dobrej dyspozycji, jest przygotowany w pełni do tego, żeby przystąpić do rozgrywek. W zespole panuje dobra atmosfera, piłkarze też chcą już grać, też chcą walczyć. Wiadomo, że teraz przychodzi takie ostateczne rozdanie, wszystko się będzie decydować w tych 9 kolejkach, w której grupie my się znajdziemy. Postawiliśmy sobie przed sezonem jasny cel, żeby się spokojnie w ekstraklasie utrzymać, a to spokojne utrzymanie daje ta pierwsza 8, o nią będziemy walczyć. I tą walkę zaczynamy już od soboty meczem z Zawiszą Bydgoszcz, na pewno z bardzo wymagającym rywalem, rywalem, który się bardzo mocno zmienił, bo gdybyśmy tak porównali Zawiszę z tego okresu, kiedy jeszcze graliśmy z nią w pierwszej lidze, to jest już całkowicie inna drużyna, inny zespół, jeśli chodzi o układ personalny. Na pewno jest to drużyna, która też myśli o tej pierwszej 8, ponieważ sąsiadujemy ze sobą w tabeli. To można powiedzieć, że to jest taki przysłowiowy mecz o te 6 punktów. Ważne spotkanie, jeżeli chodzi o układ tabeli, mając w perspektywie tylko te 9 spotkań do rozegrania, jeżeli chodzi o tą rundę zasadniczą, bo wiadomo, że potem jeszcze 7 meczy, ale to już meczy rozgrywanych w grupach. Także poczekajmy na mecze mistrzowskie, one wszystko będą weryfikować, natomiast sytuacja w zespole, tak jak powiedziałem, jest dobra, pozytywna, z czego się bardzo cieszę, bo myślę, że to jest bardzo ważne i istotne, żeby właśnie w drużynie było dobrze, bo wtedy to się też przekłada na boisko i taką mam nadzieję, że właśnie tak będzie we wszystkich meczach, nie tylko w tym meczu najbliższym. Dziękuję bardzo i proszę o pytanie. Także jaka jest szansa, że w pierwszym meczu zobaczymy kogoś nowego, jakąś nową twarz? Niewielka. Niewielka. Na pewno to już, zresztą nie chcę mówić personalnie z tego względu, bo nie mówiłem jeszcze o tym piłkarzom, prawda? Więc ja nie chcę, żeby się piłkarze dowiadywali z mediów o tym, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kadrę meczową, ale jeżeli pan mnie zapytał, no to muszę tutaj być szczery i mówię, no, że jest niewielka szansa, że zobaczymy któregoś z nowych piłkarzy w meczu z Zawiszą Bydgoszcz. Idąc tym trochę jeszcze mogę, to jak długo, nie wiem, czy jest taki okres, który zawodnik musi w cudzysłowie odbyć, żeby się tego pana stylu gdzieś tam nauczyć i być gotowym do gry? No wszystko wymaga czasu, nic się nie dzieje od razu, prawda? Jeśli ci zawodnicy trafiliby do nas dużo, dużo wcześniej, no to być może te szanse byłyby większe. Gdyby to byli piłkarze, którzy nie mieli pewnych zaległości, no trzeba też popatrzeć, gdzie ci zawodnicy wcześniej grali, ile grali, jaką mieli przerwę w grze, trafiając do Krakowi. To są wszystko czynniki, na które się nie zawsze patrzy, tylko no jeżeli przychodzi zawodnik to i jest on transferowany, to z reguły niektórzy uważają, że on powinien od razu grać. No ale to trener doskonale sobie zdaje sprawę z tego,
tego, jakie braki ma ten piłkarz, bo jest z nim na co dzień, ile wcześniej nie grał, co musi nadrobić i też trener wie, jaki to jest czas, żeby ten zawodnik doszedł do takiej pełnej dyspozycji, bo przede wszystkim priorytetem jest dobro drużyny i ja się tym muszę kierować, żeby drużyna wyglądała jak najlepiej. Oczywiście uważam, że jeśli ci piłkarze się tutaj naprawdę już wkomponują w naszą drużynę, to możemy z nich mieć pociechę, ale to musi jakiś czas potrwać. Ja nie umiem tego dokładnie określić ile, natomiast na pewno ciężko będzie w tych pierwszych meczach. Wiadomo, przed meczem z Zawisłą są takie dwa nurtujące kibiców pytania, jeśli chodzi o skład. Kto w bramce ze względu na kłopoty Krzysztofa Pilarza, no i czy Damian Gawrowski jako partner Mateusza Żydki na stoperze? I jeszcze tak nawiązując do tego, co pan wcześniej mówił, tu dyrektor sportowy powiedział, że Mikulicz jest od razu gotowy do zastąpienia Kasanowicza. Wygląda na to, że jeszcze jednak chyba nie do końca. No, odpowiadając na to pierwsze pana pytanie, no to muszę odpowiedzieć tak, jak odpowiedziałem przed chwileczką odnośnie tego, ile czasu potrwa i czy jest szansa, że któregoś z tych nowych zawodników zobaczymy. No nie chciałbym, żeby piłkarze się tego dowiadywali wcześniej, zanim ja im to powiem. Na pewno duży orzech do zgryzienia ma trener Skórski, jeżeli chodzi o obsadę bramkarzy, bo faktem Krzysiek przez spory okres czasu nie trenował. Ale już jest w treningu, jest w dobrej dyspozycji. To był nasz podstawowy bramkarz, jeżeli chodzi o rundę jesienną. I jeżeli ktoś jest w dobrej dyspozycji, jeżeli ktoś po prostu jest w pełnej gotowości do tego, żeby grać, no to swojego fachu się nie zapomina, ale jest też druga strona medalu. Matko bronił praktycznie we wszystkich grach kontrolnych, bronił bardzo dobrze, ja do niego nie mam żadnych uwag, bardzo fajnie się w tej bramce prezentował, także tutaj mamy bogactwo wyboru, no i decyzję będzie musiał podjąć trener Skórski, na pewno tą decyzję będziemy podejmowali w sobotę, w piątek wieczorem, a w sobotę tą decyzję poznają piłkarze, bo też musimy to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast jeżeli chodzi o obsadę środkowego obrońcy, kto obok Mateusza Żydki, no to tutaj, żeby zaspokoić, jak gdyby, żeby tak to wyszło 50-50, no to powiem panu, że to będzie Damian Dąbrowski. Damian Dąbrowski zagra na środku obrony i to go nie zaskoczy, on to może się dowiedzieć z mediów, bo on tak jest przygotowywany już od dłuższego czasu, także on doskonale wie, że tam zagra, także nie będzie to dla niego żadnym zaskoczeniem. Natomiast odpowiadając na pana drugie pytanie, no to ja nie wiem, skąd dyrektor ma taką pewność, że są to zawodnicy już gotowi do grania. O ile mi wiadomo, to dyrektor jest dyrektorem, a nie trenerem, więc myślę, że to trener powinien decydować, no ale jeżeli dyrektor tak uważa, no to proszę dyrektora pytać. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie Tomislav nie jest jeszcze gotowy na to, żeby grać w pierwszym zespole Krakowi i na pewno w tym meczu nawet go nie będzie w 18, bo to jest po prostu jeszcze za wcześnie. Ten chłopak był z nami na króciutkim zgrupowaniu na Słowacji, gdzie rozegrał łącznie 90 minut, dwa razy po 45 minut. Nie odbył z nami żadnego treningu taktycznego. Ma dość poważne zaległości fizyczne, o tym trzeba pamiętać. To jest walka przez pełne 90 minut, to jest determinacja o każdy milimetr, centymetr boiska. Tutaj muszą grać zawodnicy, którzy są optymalnie fizycznie przygotowani do tych meczy. No i to tylko może ocenić trener, no bo ja z tymi piłkarzami jestem na co dzień, ja ich mam, ja wiem, jaki jest ich po prostu stan. No i po prostu to oceniam, tak? Na chwilę obecną na pewno Tomislav nie jest przygotowany jeszcze na to, żeby grać i ja bym mu tylko zrobił krzywdę, gdybym tego zawodnika wystawił w meczu, to bym mu tylko zrobił krzywdę, bo jego ambicją jest to, żeby się jak najlepiej zaprezentować w rozgrywkach ligowych, żeby jak najlepiej grać. Natomiast ja się cieszę, że tego piłkarza mam, bo widzę w nim potencjał. Ale nie wolno wykonywać nerwowych ruchów, pomalutku, spokojnie trzeba tego piłkarza wprowadzić, żeby po prostu mieć z niego korzyść, a nie wpuszczać go od razu do składu nieprzygotowanego po to, żeby ani drużyna z tego nie miała korzyści, a on żeby się zaprezentował źle w swoim debiucie, na pewno mu na tym zależy, żeby się dobrze zaprezentować, a nie źle. A na ile brak Dawida Nowaka i Marcina Budzińskiego panu?
No wie pan, nie jest to na pewno sytuacja, z której ja jestem zadowolony i szczęśliwy, że nie ma Dawida Nowaka, czy nie ma Marcina Budzińskiego. No ale jest tak, jak jest. Ja na to już nie mam wpływu, ja nic tutaj nie zrobię. Nie jestem w stanie wyczarować zdrowia ani jednemu, ani drugiemu. Oni muszą przejść pewien etap tej rehabilitacji, który w przypadku Marcina może potrwać cały sezon jednak, no do końca tej rundy może Marcina nie być. Ja to wiem z ust lekarza, który po prostu Marcina prowadził, co jest to dla mnie bardzo wiarygodne źródło. Natomiast w przypadku Dawida to też jest sytuacja taka, która się będzie wyjaśniać w najbliższym okresie czasu, bo nawet niewykluczony jest zabieg na ten Achilles. Więc jeśli taki zabieg miałby miejsce, no to też go nie będzie do końca tego sezonu, więc to nie jest sytuacja, która mnie cieszy, ale to też nie jest sytuacja, no, w której ja będę panikował, załamywał ręce, bo są inni chłopcy, drużyna, tak jak powiedziałem, jest przygotowana. Myśmy zakładali takie scenariusze, bo na wszystko trzeba być przygotowanym, nic nie może nas zaskoczyć. I dlatego tutaj przystępujemy do tych rozgrywek optymistycznie nastawieni, a nie pesymistycznie. Nie ma w zespole czegoś takiego, jakieś zdołowanie, zmartwienie, spuszczone głowy, bo nie ma tego czy innego zawodnika. Będziemy sobie radzić w tym składzie personalnym, w jakim jesteśmy i przystępujemy z optymizmem do tych rozgrywek, które się zbliżają. A jednak brak Nowaka do końca rundy, no to zupełnie inne światło stawia. No jeszcze nie wiem, czy tak będzie, ja tylko mówię, jakie są scenariusze. No może się okazać tak, że Dawid wróci do gry gdzieś w połowie meczy, czy gdzieś tak od 7 dopiero 8 kolejki, czy może na 2 kolejki przed zakończeniem tej rundy zasadniczej, no na pewno nie wcześniej. A może się okazać, że po prostu no, będzie zabieg i nie wróci wcale w tym sezonie. Ale tak mówię, no, ja zakładam każdy scenariusz, na każdy jesteśmy przygotowani. Natomiast no, przecież każdy, kto oglądał mecze Krakowi, wie doskonale, jak wiele wnosił do naszej gry Dawid Nowak, jak wiele wnosił do naszej gry, jak był w dobrej dyspozycji Marcin Budziński. No i kto to był? Milosz Kosanowicz na środku obrony, jeśli chodzi o nasz blok defensywny. Każdy doskonale to wie, ja już nie muszę się na ten temat wypowiadać, ale tak jak powiedziałem, jest tak jak jest i będziemy sobie bez tych zawodników radzić.